Kandydaci na prezydenta Opola spotkali się we wtorek w redakcji Nowej Trybuny Opolskiej. Podczas debaty o problemach miasta każdy z nich przedstawił swoje stanowisko w sprawie prywatyzacji energetyki cieplnej Opolszczyzny i budowy nowej przeprawy przez Odrę. Dyskutowali również o pomyśle budowy linii tramwajowej, a także likwidacji strefy płatnego parkowania. Zapis debaty opublikujemy w piątkowym magazynie Nowej Trybuny Opolskiej, a kandydatów zapytaliśmy o najważniejsze ich zdaniem sprawy do rozwiązania w Opolu. Przede wszystkim praca, mieszkania dla Opolan, żeby tu zostawali po skończeniu uczelni, usługi, rekreacja. Bo bez tego nie będziemy się rozwijać, bez tego Opole nie będzie więcej niż miasto, jak w moim haśle wyborczym. Opole musi być marką samą sobie. Potrzebujemy pracy, mieszkań, usług i rekreacji, żeby tu zostać i tu mieszkać. Troszcząc się o rozwój gospodarczy w mieście Opolu, zatroszczyć się o to, aby nie następowało wyludnienie tego miasta, w związku z tym mieszkania, które powinny powstać w obszarze komunalnym dla młodych i rozwiązania komunikacyjne, które ułatwiłyby życie wszystkim mieszkańcom. Trzy priorytety. Pierwszy to gospodarka, przede wszystkim rodzima, nasi rodzimi przedsiębiorcy i ich problemy i marketing szeptany na rzecz Opola, który oni później będą prowadzić. Po drugie gospodarka kreatywna. Musimy zwracać uwagę nie tylko na to, że miejsca pracy są potrzebne, ale pytanie, jakie miejsca pracy tworzymy. Po drugie jest potrzebne działanie na rzecz bezpiecznej, silnej rodziny i umacnianie tej polityki prorodziny w naszym mieście. I trzecie to społeczeństwo obywatelskie. Nie da się rządzić Opolem bez udziału mieszkańców. Dzisiaj oni bardzo często są niesłuchani. Trzeba to zmienić. To, z czego jestem znany, czyli tworzenie miejsc pracy, to jest największe wyzwanie. Chcę zatrzymać maksymalnie dużo Opolan w Opolu. Tworzenie tych miejsc pracy to będzie wyzwanie. Druga rzecz, oczywiście przeprawa przez Odrę. I trzecia rzecz to mieszkania. One mogą być tańsze w Opolu. Wiem, jak sprawić, żeby gmina mogła się w to zaangażować. Chciałbym również, żeby powstały mieszkania dla seniorów całodobowe z opieką. Jednym z ważniejszych tematów w moim programie to są stworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców Opola, dobrze opłacanych i miejsc stabilnych. A chcę to zrobić w oparciu o pozyskanie nowych terenów do Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej, ściągnięcie inwestorów, takich, którzy to gwarantują. Dla mnie najważniejszą rzeczą jest każde zadanie, za którym kryje się człowiek. Więc praca, mieszkania, pomoc rodzinie, komunikacja. Praca i mieszkania to podstawa dla każdego człowieka od zarania dziejów. Najważniejszą rzeczą do wykonania w Opolu jest w tej chwili zniesienie opłat parkingowych. Przestaniecie Państwo płacić za parkingi.